Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Pokolenie. I mamy niedzielę, poranek, 8:27, już nawet, rodzinne granie. Naomi, ty w tej czapce siedzisz i w tym płaszczu i ty piszesz... Boże, ona jest po prostu niemożliwa. Denis? Aha, Denis się wziął za niedzielne porządki, ale wiesz co? Ja mam dla ciebie lepszy plan, mój drogi. Weź ten pejzaż, zobaczymy, co ci wyjdzie z tego. Ale nie idź, czemu ty idziesz dworem? Jak tam znowu chyba pada śnieg? Pada znowu śnieg, bo w nocy w poprzednim odcinku przestał padać i już tak się cieszyliśmy, że pada, nie pada, pada, nie pada. A tu proszę, bo aha, pejzaż taki malutki jakiś, no dobra. Nasza królowa balu, prawie królowa balu, śpi. Marcel gra. Czekajcie, a co z lekcjami? Oni chyba zrobili? Tak. Hope ma odrobione, Marcel ma odrobione, ale nie ma projektu zrobionego. No jest problem. A Kaśka? No Kaśka to w ogóle nie zrobiła nic. Czekajcie, jak ona ma w ogóle ocenę? No dobra, niby. Aha, i ta nasza cheerleaderka, w ogóle zapomniałem, że ona będzie w tej drużynie cheerleaderskiej. Dobrze, dobrze, bardzo. Co to masz za te? Co ci się No, młodzi poszaleli na tym diabelskim młynie. Tak było, tak było. A wy co? Rozbawieni jestem. A czemu już po wszystkim? Czemu? Jakie ogłoszenie? Przecież tam nie ma żadnych ogłoszeń. O, Naomi, Boże, jak dobrze, że ty, słoneczko, w końcu napisałaś książkę. Sprzedaj wydawcy, proszę. Scenariusz może będzie opłacalny. Może się uda. Dobra, weź sobie resztki, a potem... Co to było? W ogóle czemu wymiotuj? Czemu wymiotuj? Czy ona jest w ciąży? Czemu wymiotuj? Czemu wymiotuj? Nie... Co to tak trzeszczy? To o co chodzi? Wiem, co się zepsuło! Nie. Myślałem, że się ten wiatrak zepsuł, a to nie wiatrak. I ten pchitar tam się chyba zaczął, czy coś? Nie wiem, coś jeździ. O! Widzę, że nasza prawie królowa wstała! Marcel, ale to, wiesz co? Aha, bo ty się zajmujesz kotem, dobra, to zajmuj się kotem. Denis tu, Naomi... przebierz się. Co tu? Komputer nam się zepsuł, no przecież! Napraw. Spróbujesz sama. Ty masz tam jakiś poziom doświadczenia w naprawianiu, prawda? Który nawet bym powiedział, rzekłbym. Poczekaj. Majsterkowanie. Czwarty. No! Nie powinno być to źle. Bo mówię, no coś mi skrzeczy i coś mi strzela. To na pewno gdzieś coś się zepsuło. No i się zepsuło. Tylko... Ostrożnie jestem śrubokrętem, ja cię proszę. Ukończyłeś to malowanie? Jeszcze nie. Dobra. Ta oczywiście na stojąco, no bo inaczej być nie może. Moja droga, jak ogarniesz sobie to, to proszę cię, idź sobie skorzystaj. Aha, czyli to już pojedzone, rozumiem. Idź sobie skorzystaj, a potem odrobisz pracę domową, proszę bardzo. O, naprawiła. No mi... Tu masz projekt? Ty masz projekt? No to no w kuchni raczej nie bardzo nie będziesz się z tym rozkładać, mi tu z tym majdanem swoim całym. A dworze to tak w zimie, to lipa. W pokoju też raczej nie masz miejsca, prawda? Co ty robisz pod tą kołdrą? Czytaj. Tu gdzieś rumba wyje. Tu. Wyrzuć śmieci jej. Potem, jak wrzucisz śmieci, skorzystaj i idź sobie ćwicz. Co? Paskudnie... Paskudna armatura? Słucham, rangi? Zostaw nas z tym pchlim targiem. Ogarnąłeś to, ten obraz? Ogarnąłeś. No to proszę go tu, 1300, proszę, jak ładnie. Trochę sobie musimy dorobić naszego domowego funduszu, nie ma tak. A wiesz co, spróbuj teraz realistyczny,
za stówkę. Będzie większy. Cieszę się, że nie nudziły ci jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. O, jak się rodzeństwo super dogaduje. No ja jestem z nich potwornie dumny teraz. O, super. A poczekaj, poczekaj. Aha, bo ty idziesz Nie, ty masz już inne swoje obowiązki. No tak. Ale widać, że niedziela. Wszyscy w piżamach, oprócz Naomi. Nawet ojciec w piżamie. A, bo ty do pracy za godzinę. Ojej, a czy ty potrzebujesz coś? A, logikę i literackie na ósmym, więc na razie nie masz awansu, bo jesteś blokowana przez ten awans. Dobra, ale... O mój, dobra, weź... A, nie możesz tu, bo jest zepsuty, no przecież logiczne. Czekajcie, gdzie jest łazienka? Matko, żebym się zagubił we własnym domu. O, skorzystaj sobie, nie wiem czy zdążysz. Przed pracą, byłoby super. W ogóle oni nie dojadają tego, o co chodzi? Co ty, no toczka albo pazur miauczysz? Dobra, zostaw to, mogę to już Pazur! Co się dzieje, przecież masz michy pełne, kuwety czyste. No. Jezus, jaki koncert. Czemu nie mogę tego sprzątać? O, tym mogę. Lecisz tu, lecisz. Nie no, czemu w tym domu się wszystko dzieje psuje? Czy ktoś mi to wyjaśni? Mamy dwie toalety do naprawy już, tylko tyle chciałbym powiedzieć. Jeszcze, nie wiem, niech się telewizor zepsuje. Ogrzej się, a to już ten zrobiłeś? 469, wiesz co? Tak mało. Czekajcie, ale mówicie, żeby wystawić na Plopsy. O, wystaw na Plopsy. To kiedyś pisaliście o tym w komentarzu, ja zapomniałem zupełnie o tym. I teraz zobaczyłem, to mi się przypomniało. Wystawiłeś? Jakie są opcje? Brak ofert. No dobra, tam było 400 coś, zobaczymy, może się uda. Dobra, mój drogi, ale... Boże, ten talerz tu. Zanim, to tak, to naprawisz. Zuzka! No, odbierz. To naprawisz, na górze też naprawisz. Same kible się psują, to... no. Napraw. Co ty Kto tu przylazł? Borowik? A co pani Borowik szuka u nas? Ja bym chciał wiedzieć, czy my się znamy? Ty też zajęty jesteś. Ta też zajęty. Nie zmywaj. Przywitaj. Połóż, ja sobie poradzę. No, przywitałeś ją, czy nie? Przez drzwi. Świetnie. Zula rozsiała pika... Na nami ona... Polazłaś do Czemu taka zła jesteś? Bomba gniewu... Jezus... To lepiej nie wchodzić jej w drogę chyba. No... Dobra... A co ty? A, bo on na zbiórkę! Ja zapomniałem! No dobra, Denis... No ogarnął... O, jak mu to szybko poszło? Możemy... Możemy ulepszyć coś! A jest na przykład, nie wiem, nie. Pojemnik samoczyszczenie. A na, słuchajcie, może by nam się w ogóle przydało trochę tych toalet ogarnąć, co? A czemu tu nie możemy nic? A, bo jest zepsuty. Poczekajcie, on niech naprawi. No, mamy tutaj tego trochę też. Dobra, odzyskaj części jeszcze. W takim razie. Zobaczymy, ile odzyskasz. Pewnie coś tam się uda. No, okej. Okay. Wyrzuć. Żabia afera? Młodzież musi się wyszumieć. Jeden z największych obozów pośród harcerzy wpada na pomysł wrzucenia do
Śpiwora druha drużynowego kilku żab. To nic wielkiego. Ot, niewinny żarcik. Co może zrobić Marcel? Co ma zrobić Marcel? Czy weźmie udział w planowanym psikusie? Tak. Z niezrozumiałych przyczyn druh drużynowy uznał, że bycie pokrytym żabami śluzem, żabim śluzem jest mało zabawne i poinformował o incydencie rodziców. Miejmy nadzieję, że kara nie będzie zbyt surowa. O, masz. O, masz. O, ta się w ogóle rozgościła. Kim pani jest? Nie wiem, powitanie, może wy sobie usiąść? Ta w ogóle w piżamie śmiga, nie? Cała niedziela, słuchajcie. O, a tu widzę kreatywność, a tu może... Jakoś tak ci to... A, bo kreatywność jej wpadła na czwartym, ale pianino dopiero będzie drugim. Na drugim, drugim. O, coś więcej już się wykrzeszesz teraz? O. No, nawet druga ręka się dołączyła. Świetnie. No i co tak stoisz? No weź. Usiądź. Oglądaj aktualny... O, czekaj, 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 czekaj. Oglądaj kanał. Kulinarny. Moja droga, ty też byś mogła się na tym skupić. Wiesz, bo kanał kulinarny to trochę ci się przyda w przyszłości. Żebyś potrafiła sobie poradzić sama, jak się wyprowadzisz. Mamy śnieg na... No nie, no patrz, tak delikatnie pada i pada i pruszy i się wypruszyć nie może. No, bez sensu. O, wróciłeś ze zbiórki. Czy ojciec z tobą może porozmawiać na temat tego, co... Gdzie ty jesteś? A, tu idziesz. Czekajcie, niech wlezie do domu. Może nie wlezie. Jest coś na temat zbiórki, którą dzisiaj żeś w... Nie ma. Dlaczego? Dobra, to mój drogi, po pierwsze, przebierz się w domowy. Czy ty możesz oglądać aktualny kanał jako młody i możesz się uczyć gotowania? Podejrzewam, że nie, ale zobaczymy. Denis, a czy ty siądziesz na kanapie? Bardzo bym cię prosił, siądź. Po co stoisz? O, czekajcie, młody też będzie. Okej, tylko czy on się uczy gotowania? No nie, on się nie uczy gotowania, on po prostu ogląda sobie, tak, for fun, dla rozrywki. No nie, to mu nic nie, okej. Ale mają rodzinny przynajmniej dzień spędzony. Jezu, jak te okna się tutaj, słuchajcie, na dole zaszroniły. Oh my god. No tylko, że ta aura tak jakoś średnio pasuje, bo za oknem jeszcze na liście, na drzewach i zero, w sensie, no, no... Nie wiem, ja bardzo lubiłem takie rzeczy w The Sims 3. Tam było super. Grasz sobie? Dobra, chodź na dół. Bo wszyscy siedzą na kanapie, oprócz ciebie. Usiądź i oglądaj aktualny kanał. Spędźcie rodzinnie czas dzisiaj, co? Chociaż trochę. A gdzie ty już idziesz? Jezus, zostaw to. Usiądź i oglądaj. Dramat. Wziął i sobie poszedł, bo musi coś wyczyścić. No chłop po prostu łeb stracił. Wracaj tu. O, The Sims 3. Love it. Aha, czyli wszyscy idą na jedną kanapę. No dobrze, no. Czy każdy ogląda? Każdy. Przy okazji jeszcze sobie pogadać. Poprosi o radę. Niechciany prezent. Kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba. Chcę się z nim, z kimś wymienić, a po prostu go oddać. Mogę to zrobić? Nie, no. To prezent dla ciebie. Okaż wdzięczność. Dokładnie. Co to ma być za jakieś zamiany, wymiany, podmiany? Nie ma tak. Czekajcie, a ja bym sobie zobaczył jeszcze prognozę. No ma, niby ten padać. Ojej, w kolejnym odcinku będzie Martyn miał urodziny, więc wypadałoby zaprosić naszą ekspertkę simową, kasową, po to, żeby zrobiła metamorfozę. Myślę, że to świetny pomysł.
Dobra, a jeszcze chciałem zobaczyć, czekajcie, to muszę w telefonie u tego gagatka. Nie! Dom. Pokaż rachunki. Czyli co? Opłata za parcelę. Tylko stówę za elektryczność w tym domu? Tak, no dobra, bo mamy trochę jakby nagromadzonej może. Ale nie możemy sprzedać. Nadwyżka jest zbyt mała? Ciekawe. Ktoś dzwoni gdzieś do kogoś. Co tu się dzieje? Hej Naomi, myślę, że ja i Lucja Kawka powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślę, że dobrze by było z nią... No dobra, spróbuj. Zawsze możesz dać szansę. Czekajcie, a czy ty... O właśnie, o. Napraw, chodź. Ja wiem, rodzinne popołudnie właśnie zostało zakłócone. Czemu wy tak błyszczycie? Nie wiem, co wam się dzieje? Który ty masz poziom majsterkowania? O, ta już poszła sobie. No patrzus. Nawet nie wiem, kim pani była, ale dobra. Prawie siódmy. No to może... Może będzie się dało ten wiatrak w końcu ulepszyć. Bo ja to ta skrzynka tak się sama otworzyła. Otwiera się, zamyka się. Co to było? No! Aha. Serio? A nie możesz nic ulepszyć. Dziewiąte. Aha, 7 części do tego, 2 części do ulepszeń do elektroniki. Matko, no to dużo oni sobie życzą, ej. A czy to potrzebujesz coś do awansu? No niba nie, niba, chyba, usiądź. I ty polazłaś? Oho, czekaj w ogóle moja droga, bo ty masz przy sobie pamiętnik. A czy, czekaj, lekcję zrobiłaś? Dobra, zrobiłaś. Pisz pamiętnik. No musisz trochę, wiesz, tak się gdzieś tam wyżalić. A gdzie ty idziesz to robić? No to jest teraz ciekawe. Hop się przebierze. Byłoby super. A ta idzie co, zmywać z całego domu wszystkie rzeczy? Jezu, jaki syf! Gdzie jest nasza pani sprząta? Ja wiem, że jest weekend, no ale bez przesady. Może aż tak? Oho. Tworzy, moi drodzy, tworzy swoje myśli. Przelewa na papier. O, literackie. Patrzcie, ona jak matka normalnie swoje, jak Naomi. A co to taka higienistka? Poproszę o radę. No, uwaga, będzie rada. Jaka rada cię nas tutaj, znaczy nas tu wszystkich czeka, co? Ponad siłę. Próbuję odrobić lekcje, ale nauczyciele zadają nam ostatnio naprawdę trudne rzeczy. Można po prostu ponad moje siły. Jak myślisz? Poświęć temu więcej czasu, trening czyni mistrza, skup się na innych obszarach tematycznych, poproś kogoś... Nie, a spróbuj jeszcze chwilę nad tym posiedzieć. Zobaczymy. Dobra, ale idź sobie, o, wziąć prysznic. Denis, a jak ty byś poszedł... ćwiczenia... Ty, mój drogi, pograj sobie w szachy, a ta pisze pamiętnik. No. Bardzo dobrze. Patrzcie, ten śnieg tak przespada przez tamten odcinek poprzedni, teraz dzisiejszy odcinek, no i co? I nie może się napadać. Ciekawe, czy nam kiedyś w końcu spadnie taka ilość, że będzie cały teren biały. Który ty masz w ogóle poziom tego? Co masz z Kasią, że wy się super dogadujecie chyba, tak? O, jakie to jest urocze. No dobrze. A ty znowu co? Czekaj, bo ty też masz pamiętnik. A nie, ty pamiętnika... Nie no, masz gdzieś przecież. Gdzieś miałaś chyba, czy nie? Czy jesteś za młody? Nie no, chyba masz. Nie wiem w sumie. Napraw ubytek, idź. A, już naprawiłaś? Tak po prostu sobie cyk i sobie naprawiłaś? Fajnie. A ty wychowawcze? Okej. O, i Naomi wróci... Naomi, dzień dobry, hi. Jesteś... A kto to? Zapowiedź do środka. Kim pan jest? Kim pan jest? A to ten! Rangi Gingi! Dobrze. Okej, to moi drodzy, niech oni się witają. A co ty z nim... Na ławce, żeś siadła! Oszalała. Dobra, moi drodzy, kończymy to, bo widzę, że...
się hit dzieje. Lowki, kiski, belszewski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się długo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego, no i pa, pa!